Witam Państwa, Andrzej Zydorowicz. Kolejny występ biało-czerwonych w eliminacjach Mistrzostw Europy. Mecz z zespołem węgierskim. Oto niezbyt liczne trybuny Stadionu Wojska Polskiego. Około 10 tysięcy sympatyków piłki nożnej przybyło, aby obserwować bezpośrednio mecz pomiędzy drużyną Wojciecha Łazarka i zespołem Józefa Garamiego. Drużyna węgierska gra w czerwonych koszulkach i białych spodenkach. Nasi reprezentanci w tradycyjnych biało-czerwonych kostiumach. Drużyna gości gra w następującym zestawieniu. W bramce z numerem pierwszym Peter Gistul. Z numerem drugim w obronie Sándor Salay. Z numerem trzecim Árpád Toma. Z szóstką kapitan drużyny Imre Garaba. Na lewej obronie gra Zoltán Peter. W drugiej linii numer 8 Attila Heredi, numer 5 Erwin Kovács, numer 7 Georgi Bognar, numer 9 Ferenc Mészáros, numer 10 László Betari i numer 11 Józef Szekeres. I zespół polski. Numer pierwszy to Józef Wandzik, który za chwilę chyba będzie w opałach, bowiem Węgrzy ostro zaatakowali. Zażegnane niebezpieczeństwo pod naszą bramką. A więc od prawej strony w obronie numer 2 Jacek Gerbrocki, numer 5 Paweł Król, numer 3 Józef Dankowski, numer 4 Wiesław Cisek, druga linia numer 7 Ryszard Tarasiewicz, numer 8 Waldemar Prusik, numer 9 Andrzej Iwan, numer 6 Jan Urban i w przodzie dwóch napastników z numerem 10 Dariusz Dziekanowski, z 11 gra Marek Leśniak. Oto Państwo widzą skład polskiej 11, która nie gra w najsilniejszym zestawieniu ze względu na liczne kontuzje. Między innymi nie występuje Rudy, nie grają także obrońcy warszawskiej Legii Wdowczyk i Kubicki. Dzisiejsze spotkanie prowadzi trójka arbitrów tureckich. Arbitrem głównym jest pan Ture, jego partnerami panowie Akçay i Kutay. Pan Ture ma 42 lata i od 20 lat jest sędzią. Od 9 lat jest sędzią międzynarodowym. Iwan. Leśniak i Toma. Cisek rzutem autowym wznowił grę. Oto Dariusz Dziekanowski, który miał przerwę w występach w reprezentacji, ale ostatnio w meczach ligowych zdaniem szkoleniowców spisuje się bardzo dobrze i stąd powołanie napastnika Legii do drużyny narodowej. Król. Cisek, Prusik, Dankowski, Dankowski. Na pozycji prawoskrzydłowego jego partner klubowy Grębocki, Prusik. Iwan, Garaba rozpoczyna atak Węgrów, faul Urbana i nasi goście wykonywać będą rzut wolny. Mija w tej chwili czwarta minuta meczu Polska-Węgry eliminacyjnego w Mistrzostwach Europy. Rezultat bezbramkowy. Toma, Salay, Garaba, Detari, Prusik.
Grębocki. W występach ligowych prezentuje futbol ofensywny, często atakuje bramkę przeciwnika. Zagranie do Iwana. I zaskakujący strzał Urbana z dystansu, ale piłka minęła w przyzwoitej odległości bramkę Dijkstra. Jan Urban, mówiło się o tym, że po występie w Pucharze Europy i po ostatnim meczu ligowym jest nieco poturbowany. Jeszcze raz Państwo mają okazję obserwować ten strzał. Piłka odbiła się kozem w polu bramkowym przed bramką, mogła zmienić kierunek lotu. To był zaskakujący strzał. Tarasiewicz. Prusik. I szybkie wyjście Urbana. Urban na polu karnym. Jeszcze będzie miał szansę. Dziekanowski puszcza bramkę. Gol! A więc najpierw czarza Urbana. Znakomite wyjście na do podania w tempo. Świetna interwencja, Państwo za chwilę to zobaczą, świetna interwencja bramkarza węgierskiego i strzał do pustej bramki zza linii pola karnego Dariusza Dziekanowskiego, który w ten sposób zdobywa 14. bramkę w swoich występach w reprezentacji narodowej. 25 lat liczy sobie Dariusz Dziekanowski, 41 razy grał już w drużynie narodowej i zdobył 14. gola. Jest teraz ta sytuacja. Mamy zainstalowanych 8 kamer na stadionie Wojska Polskiego. Oglądają Państwo ujęcia nie tylko z kamer usytuowanych na trybunie głównej, ale także i tych znajdujących się za bramkami. A więc obiecujący początek naszego zespołu, który w 7 minucie obejmuje po strzale Dziekanowskiego prowadzenie 1-0 dla Polski w meczu z Węgrami. Cisek. Wiesław Cisek, Dziekanowski, Dziekanowski, Cisek, Urban i jęk zawodu na trybunach. Mecz rozgrywany w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Grupa piąta, zarówno zespół polski, jak i Węgier, obydwa zespoły nie mają żadnych praktycznie już szans na awans do finałów Mistrzostw Europy. Nigdy biało-czerwonym dotychczas w historii tych rozgrywek nie udało się awansować do grona 8 najlepszych zespołów naszego kontynentu i historia powtarza się także i w tej edycji. Szalaj. Oto tabelka grupy piątej, na czele Grecja, która ma 9 punktów, Holandia 8 punktów, Węgry i Polska po 4 punkty, Cypr 1 punkt wywalczony podczas spotkania z Polską. Teoretycy wyliczają, że Polacy mają jeszcze cień szansy na awans do finałów, ale między innymi musi być spełniony taki warunek, że Cypr wygra na wyjeździe z Holandią w Holandii. Błąd naszych obrońców. Józef Wandzik. Po raz 10 gra w drużynie narodowej. Bognar. Szalaj, Heredi, i proszę Państwa, wyrównujący gol. Zaledwie kilka minut cieszyliśmy się prowadzeniem. Georgi Bognar po szybkiej, składnej akcji drużyny węgierskiej zdobywa wyrównującą bramkę. Wandzik wyszedł nieco z bramki, starał się zmniejszyć kąt.
ale strzał głową Bognara był bardzo dokładny. Uderzył w długi róg i rezultat 1-1. A więc mecz podobny do tego, jaki rozegraliśmy na wiosnę w Budapeszcie, gdzie Węgrzy wygrali 5-3. Tam Polska także obejmowała prowadzenie, ale ostatecznie lepszym zespołem okazał się zespół węgierski. Giorgi Bognar, Państwo widzieli, 26 lat, 12 występów w reprezentacji. To jest jego drugi gol. Jest on jedynym zawodnikiem mistrza Węgier MTK Budapeszt, który gra w dzisiejszym spotkaniu. Prusik. Iwan powrócił do drużyny narodowej po ponad dwuletniej przerwie. Urban i pierwszy w dzisiejszym spotkaniu Zudrożny. Leśniak wykonawcą rzutu rożnego. Cisek. Dankowski. Prusik. Dobre dośrodkowanie. Detari. Szalaj. Szóstka, siódemka Węgrów pod naszą bramką. No proszę Państwa, nieporadna jest obrona biało-czerwonych. Zaskakujące szkolne błędy. Po błędzie padła ta wyrównująca bramka. Teraz także niewiele brakowało, aby Węgrzy zdobyli drugiego gola. Tarasiewicz. Iwan. Leśniak. Bognar. Zdobywca bramki dla zespołu węgierskiego. Detari. I Grębocz. Przerwa w grze. Pada na boisko masażysta polskiego zespołu, jest dr Andrzej Libik, znany arbiter ligowy, który z naszych piłkarzy doznał kontuzji. Jest to Ryszard Tarasiewicz, którego talent nie rozwija się tak prawidłowo, jak by się powszechnie spodziewano, między innymi właśnie przez kontuzje, które trafią tego reprezentanta Polski bardzo często. Trener Wojciech Łazarek podbiega do bocznej linii boiska, ma jakieś pretensje do Prusika, to jest ten organizator gry destrukcyjnej w polskim zespole. I Tarasiewicz powraca do gry. Jakieś przypadkowe starcie pomiędzy piłkarzami i rezultatem tego starcia była ta kontuzja Tarasiewicza. Bardzo ładny gest Detariego, który oddał piłkę Grębockiemu. Tu nie darmo mówi się, że Polak, Węgier, dwa bratanki. Nastrój zresztą przyjacielskiego, towarzyskiego spotkania. Punkty może nie są takie ważne. Gra o prestiż. Polacy chcą się zrewanżować Węgrom za wiosenną porażkę. Zresztą tę przyjemną atmosferę wytworzyli także sympatycy, którzy są na trybunach Stadionu Warszawskiej Legii. Oprócz widzów naszych, sympatyków piłki nożnej, przybyło około 200 Węgrów. Kilka samolotów czarterowych przyleciało. Organizatorzy nie popisali się przed meczem, nie było hymnów. Zaciął się magnetofon, długa przerwa trwała i Węgrzy odśpiewali po prostu swój hymn narodowy, a polska publiczność
nagrodziła ten fakt brawami. Potem nastąpił rewanż, kiedy Polacy śpiewali, kiedy polska publiczność zaintonowała Mazurka Dąbrowskiego. Węgrzy zrewanżowali się także brawami. Bardzo przyjemnie, chociaż z drugiej strony przykro, że w stolicy tak źle zorganizowano to spotkanie. Pretensje mają także i nasi reprezentanci do organizatorów. Szatnia ich to gabinety lekarskie, rozbierali się na krzesełkach. Nie było w szatni z prawdziwego zdarzenia, jest to przecież mecz międzypaństwowy, oficjalny, rozgrywany w ramach Mistrzostw Europy. Cisek. Grębocki. Cisek, który przecież nie tak dawno występował na tym stadionie. Leśniak teraz ma okazję do zademonstrowania swojej szybkości. Ładne dośrodkowanie. Peter. Detari. I rzut wolny. Grębocki. Teraz Jezic. Szalaj. Cisek. Król. Iwan. Mesaros. Detari, Mesaros nie dojdzie do tej piłki. Ferenc Mesaros, zawodnik grający z numerem 9, występuje w Lokeren w Belgii, a więc w klubie, w którym kiedyś grali Lubański i Lato. Dankowski. Król. Cisek. Prusik. Nie zrozumieli się zawodnicy polskiej reprezentacji. Detari. Sekeres. Iwan. Aut dla zespołu polskiego. Siedemnasta minuta spotkania, rezultat remisowy 1-1. Król. Urban, Cisek. I wracający Mesaros wywalczył piłkę. Iwan. Prusik. Cisek. Grębocki. Leśniak. Minął Detariego, ale zbyt sygnalizowane podanie. Zorientowali się Węgrzy. Sekeres. No i zupełnie nieodstawiony Mesaros przed bramką Wandzika. Dosyć niefrasobliwie poczynają sobie nasi obrońcy, dopuszczają Węgrów do sytuacji strzeleckiej. Jeszcze raz ta sytuacja. Tarasiewicz. Dziekanowski stracił piłkę.
Heredi, Szalaj i Wandzik. Dziekanowski, Tarasiewicz i Leśniak. Trójką atakują biało-czerwoni bramkę Bistla. Dołączył Iwan. Jest Prusik. Iwan. Leśniak. Sekeres. Kontratak Węgrów. Węgrzy bardzo często zmieniają pozycję. Detari przeszedł teraz na pozycję lewoskrzydłowego. Mesaros na prawym skrzydle. On przy piłce. Mesaros. Akcje piłkarzy węgierskich wzbudzają brawa na trybunach. Iwan. Dziekanowski. Leśniak. I na spalonym Urban. Bognar. Mesaros i Grębocki. Peter. Mocny obrońca reprezentacji Węgier w ataku na naszą bramkę. Dublował pozycję skrzydłowego. Stworzył przewagę liczebną. Doszedł do pozycji strzeleckiej. W tych pierwszych 20 minutach spotkania wyraźnie nasi zawodnicy nie przejmują się specjalnie obroną. Iwan faulowany przez Petera. Peter, podobnie jak Garaba i Detari, występuje poza granicami Węgier. Występuje w lidze austriackiej w zespole Wiena. Tarasiewicz. Prusik. I drugi rzut rożny dla drużyny polskiej. Urban, Grębocki, Garaba, Dziekanowski, Toma, i żółta kartka dla zawodnika węgierskiego. A jest nim grający z numerem 8 Heret. Szalaj. Detari, Mesaros. Jakżeż łatwo dostają się Węgrzy na nasze pole karne. Mesaros, Dankowski. Peter. Detari. Bognar. Szalaj.
Bognar. Garaba. I faul Prusika. Garaba jest najbardziej doświadczonym, jeżeli chodzi o występy w reprezentacji, piłkarzem Węgier. Gra teraz we Francji, ale ma na swym koncie 64 spotkania w drużynie narodowej. Peter i Detari, ta dwójka przy piłce. Silny strzał Petera, który jest etatowym wykonawcą rzutów wolnych i stałych fragmentów gry reprezentacji Węgier. Tarasiewicz. Urban. Leśniak. Leśniak. Pole karne. Za rzadko ma okazję zademonstrowania szybkości Leśniak, a to jest największym atutem tego piłkarza. Iwan. I nie doszedł do podania. Ciekanowski. Szalaj. Garaba. Heredis. Bognar. Ładna sztuczka techniczna, dobrze przyjął piłkę. Detari. Van. Po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu faulowany Tarasiewicz i żółta kartka dla Petera. Turecki arbiter Ture śmiało sięga po kartoniki. Od 4 lat jest on sędzią FIFA, a w ogóle mieszka w Istambule i zajmuje się handlem. Zbliża się 30 minuta spotkania. Nadal rezultat meczu Polska-Węgry 1-1. Iwan. Iwan. Grębocki. Wydawało się, że Detari skorzysta z prezentu. Tarasiewicz. Iwan. Świetne podanie Tarasiewicza. Andrzej Iwan, 26 lat, 27 już nawet lat, 26 razy w reprezentacji, 11 bramek na swym koncie ma ten zawodnik. Nie oszczędzał go los, często w występach miał przerwy, ponieważ trafiły go kontuzje. Ale od momentu, kiedy przeszedł do zabrzeńskiego Górnika, tych kontuzji jest mniej. Urban. Toma. Heredi. I Szalaj nie doszedł do piłki. Nie ulega wątpliwości, że Węgrzy grają piłkę ofensywną. Atakują bramkę Wandzika siłą 6, 7, nawet 8 zawodników. Ofensywnie grają obydwaj boczni obrońcy. Nie unikają wycieczek na naszą połowę boiska, także i środkowi obrońcy. I ta ofensywna postawa drużyny węgierskiej jak gdyby zaskakiwała naszych obrońców. Urban. Leśniak. Yeah!
Mesaros, Bognar. Mesaros, Dankowski i... No proszę Państwa, tylko interwencja Wandzika zażegnała niebezpieczeństwo i uchroniła nasz zespół od utraty gola. Bardzo ładnym strzałem popisał się z dystansu Toma po szybkiej, dynamicznej akcji zespołu węgierskiego i niewiele brakowało, a Węgrzy strzeliliby drugą bramkę. Odległość 30-40 metrów od bramki to już jest strefa zagrożenia i tutaj nie można pozwolić na pewną swobodę poczynań rywalo. A na taką swobodę Państwo mają tego przykład, pozwalają nasi reprezentanci. Strzelał Szalaj. Tarasiewicz. Tarasiewicz. Leśniak. Wydawało się, że Leśniak otrzyma tę piłkę. Toma, Bognar, Dankowski, Prusik, Dankowski, Leśniak nie dojdzie do tej piłki, szybszy jest Biski, ale to była składna, szybka akcja naszego zespołu, podkreślam udział środkowego obrońcy Dankowskiego w tej akcji ofensywnej. Detari i Grębocki, Grębocki od 10, może 15 minuty opiekuje się gwiazdą numer 1 futbolu węgierskiego, Laszlo Detarin. W pierwotnych założeniach miał to czynić Prusik, ale trener Wojciech Łazarek miał tego rodzaju założenie, że w wypadku, kiedy sytuacja tego będzie wymagała, będzie starał się przeszkodzić Detariemu Grębocki. I znowu przy piłce Zoltan Peter, obok niego Detari. Peter to ten zawodnik z numerem 4. Bardzo nieprzyjemne są te jego strzały z dystansu. Peter jest jednym z 5 piłkarzy, którzy brali udział w meczu Polska-Węgry w Budapeszcie na wiosnę tego roku. Iwan. Prusik. Grębocki już nie odstępuje Detariego. A miejsce na prawej obronie w wypadku, kiedy atakują Węgrzy, zajmuje Tarasiewicz. Leśniak ma okazję zademonstrować swój start do piłki. Leśniak. Faul. Leśniak także był poturbowany po ostatnich występach pucharowych i ligowych. Narzekał właśnie na kolano. Czyżby odnowiła mu się kontuzja? W budapeszteńskim meczu grał tylko przez część spotkania. Tarasiewicz i Prusik, a więc dwójka wrocławskiego Śląska ustawia sobie piłkę. Tarasiewicz. Brawa dla strzelca, brawa także dla bramkarza węgierskiego. Król. Tymczasem oglądamy powtórkę. Urban. Detari. Nie ma przy nim Grębockiego, jest natomiast Prusik. Bognar. Sekeres.
Do zakończenia pierwszej części spotkania pozostało jeszcze około 10 minut. Rezultat meczu Polska-Węgry na stadionie Legii w Warszawie 1-1. Leśniak. Prusik. Najczęściej z Polaków faulowany w ostatnich minutach Leśniak. Tym razem nieprzepisowo zagrał Garaba. Bognar. Mesaros. Sekeres, Dankowski, Król, Cisek, nareszcie wyjaśniona sytuacja. Tarasiewicz. Dziekanowski. Iwan. Dziekanowski. Tarasiewicz. Miał zamiar złożyć się do strzału. Iwan ambitnie pogonił za piłką. Sekeres. Prusik. Dziekanowski. Iwan. Szóstka biało-czerwonych pod bramką Distla. Iwan. Król. Leśniak. Leśniak. Obok niego Szalaj. I znowu faulowany Leśniak. Tak, pokazuje na palcach sędziemu, który to już raz było. Upomina się o siebie, o swoje zdrowie. Tymczasem przy bocznej linii boiska Andrzej Iwan zmienił but piłkarski. Tarasiewicz. Detari. Cała drużyna węgierska cofa się w momencie utraty piłki na własną połowę boiska. Teraz cała dziesiątka była pod bramką Distla, tylko Sekeres pozostawał w strefie środkowej. Garaba. Mesaros. Prusik. Iwan. Pierwsze zagranie zmienionym butem. Dziekanowski. Dribbling zawiły, ale co najgorsze nieskuteczny. Utrata piłki, przerwanie akcji zespołu polskiego. Heredi. Cisek. Bognar. Szalaj. Bognar. Szalaj. Bognar. Detari i Grębocki. Detari uchodzi za największy talent piłkarski ostatnich lat na Węgrzech. Dopiero tego sezonu gra w Eintrachcie Frankfurt. Był to rekordowy, jak na stosunki węgierskie, transfer. Za Detariego zapłacono 3 miliony marek zachodnio-niemieckich.
Cisek. Urban. Cisek ma za sobą przeszłość w roli napastnika, potem zawodnika drugiej linii, ostatnio grywa w linii obronnej. Częściej jednak zapędza się pod bramkę przeciwnika i mniej skuteczny jest w rozbijaniu ataków rywali. Jednak to pierwsze przyzwyczajenie, ta gra w pierwszej formacji daje znać o sobie. Szalaj. Toma. Węgrzy często zmieniają pozycję, nie tylko zawodnicy występujący w przedniej linii, a więc Sekeres, Mesa, Rozdetari, ale także i ci, którzy grają w linii obronnej, i Garaba, i Toma, a więc środkowi obrońcy biorą udział w akcjach ofensywnych. Ofensywnie poczynają sobie i boczny Szalaj, i lewy obrońca Peter. Wycieczki naszych stoperów są rzadsze na połowę przeciwnika. Iwan. Iwan. Urban. Tarasiewicz. Faulował Peter, który upomniany został przez arbitra żółtą kartką. Detari. Wcześniej gwizdek sędziego i rzut wolny dla drużyny węgierskiej za faul Grębockiego. Detari jest partnerem klubowym Włodzimierza Smolarka, który, jak oświadczył Detari tutaj na miejscu w Warszawie, liczył na powołanie do drużyny narodowej, ale trener Łazarek nie korzystał tym razem z zawodników grających poza granicami naszego kraju. Inna rzecz, że Detari, pomimo że zapłacono za niego niemałą sumkę, gra słabo. Zresztą przed przejściem do Eintrachtu Frankfurt miał poważną kontuzję kostki, dosyć skomplikowane zabiegi chirurgiczne. Niedawno w meczu ligowym i Smolarek, i Detari strzelili po bramce dla Eintrachtu, ale więcej goli zdobył Homburg, który wygrał to spotkanie. Uwaga, szansa! Dziekanowski. Sekeres. Kontra Węgrów. Szalaj. Heredi. Król. Heredi, Dankowski, Szalaj, Detari, Mesaros, Garaba, Leśniak. Leśniak. Naprzeciw niego Garaba. Szalaj. Mesaros. Peter. Bognar. Szalaj. Heredi na pozycji prawoskrzydłowego. Główka ciska. Prusik. A więc wszystko wskazuje na to, że ta pierwsza część spotkania zakończy się rezultatem remisowym.
Nasi zawodnicy zaczęli od mocnego uderzenia od bramki zdobytej przez Dziekanowskiego, ale 3 minuty później Bognar wyrównał na 1-1. Dużo błędów w grze obronnej, destrukcyjnej biało-czerwonych. Często Węgrzy i bardzo łatwo dochodzili do pozycji strzeleckich. Dobra postawa Wandzika, który kilkakrotnie uchronił nasz zespół od utraty bramki. Nie stworzyliśmy zbyt wielu sytuacji podbramkowych. Węgrzy grają uważnie w obronie. W naszym zespole nie zawsze wszyscy zawodnicy dobrze się rozumieją. Mieliśmy kilka takich zagrań, które zdziwiły troszeczkę sympatyków piłki nożnej zgromadzonych na trybunach stadionu w Warszawie. Cisek. Iwan. Grębocki. Tarasiewicz. Iwan. Detari. Dankowski. Okazja do kontrataku. Iwan. Zagranie Urbana dziwne dosyć. Strata piłki. Detari. Garaba. Iwan. Bognar. No ten fragment gry, który oglądaliśmy przed chwilą, nie należał do najpiękniejszych. Mesaros. Jeszcze raz Mesaros. Cisek. Mesaros. Iwan. I Toma. I koniec pierwszej części spotkania. A więc po pierwszych 45 minutach rezultat remisowy 1-1. Kibiców, którzy dopingują swój zespół do efektowniejszej gry, chociaż węgierski futbol przeżywa poważny kryzys, któryś tam już z rzędu. Po niepowodzeniach na mundialu w Meksyku, kiedy to trener Mecej zrezygnował, przez 148 dni prowadził drużynę narodową Imre Komora. Zresztą teść Detariego, który gra tutaj w dniu dzisiejszym. Komora zrezygnował, prowadził drużynę narodową swego kraju tylko w dwóch spotkaniach. Potem był Werbesz, który z reprezentacją rozegrał, występując w roli trenera, 4 spotkania. Między innymi był ten mecz zwycięski z Polską, 5-3. Także zrezygnował. No i teraz mamy Józefa Garamiego, który zadebiutował jako szkoleniowiec drużyny narodowej meczem ze Szkocją, towarzyskim, wyjazdowym, przegranym przez Węgrów 0-2. W tym roku Węgrzy przegrali ze Szkocją, uzyskali bezbramkowy rezultat w meczu z NRD. Nie spisują się najlepiej, wielu piłkarzy zakończyło już karierę, kilku człowiek jest skontuzjowanych. No ale proszę Państwa, widzę, że w zespole polskim następuje zmiana. Wejdzie na boisko z numerem 14 Jarosław Araszkiewicz. To jest zawodnik, który nie tak dawno grał w barwach warszawskiej Legii. Odbywał służbę wojskową, występując w drużynie wojskowych. Teraz powrócił do Lecha Poznań. Ma 22 lata i po raz piąty gra w reprezentacji Polski. W drużynie węgierskiej nie ma zmian, więc w bramce Dyssen, w obronie Szalaj, Toma, Garaba, Peter. W drugiej linii Heredi, Kowacz, Bognar, w ataku Mesaros, Detari i Sekeres. Sekeres. Tarasiewicz. Leśniak. Araszkiewicz. Grębocki włączy się do akcji ofensywnej. Mocno do środka. Przysnęli w nieco obrońcy zespołu węgierskiego, zagapili się także nasi zawodnicy i nikt nie skorzystał z tego dośrodkowania Grębockiego.
Przy tej akcji Grębocki doznał kontuzji. Leży także obrońca zespołu węgierskiego. Mamy przerwę w grze. A więc na pewno postawa zespołów Polski i Węgier w eliminacjach Mistrzostw Europy w tej grupie piątej jest zaskoczeniem. Spodziewano się, że Holendrzy, właśnie Węgrzy i Polacy to są faworyci tej grupy. Tymczasem liderem jest Grecja i ma ona realne szanse na awans. A to Zoltán Peter w tym starciu z Grębockim także ucierpiał. Drużyna polska przygotowała się do tego występu na krótkim zgrupowaniu w Spale. Chociaż trener Wojciech Łazarek uważa, że nie można rozgrywać spotkań międzypaństwowych 3 dni po meczach ligowych i zaledwie tydzień po występach w europejskich pucharach. To powoduje, że drużyna nie jest najświeższa, nie jest dobrze przygotowana do meczu międzypaństwowego, zdaniem szkoleniowca. Ponadto część zawodników kontuzjowanych nie może wystąpić. Sekeres. Ten skrzydłowy drużyny węgierskiej często wraca pod własną bramkę. Teraz szybka akcja. Cisek. Król spodziewał się podania nadal poza boiskiem Grębocki. Tarasiewicz. Król. O, tylko dwójka naszych zawodników na tej połowie boiska. Wraca Leśniak. Fauluje rywala, przerywając szybką kontrę w ten sposób Węgrów. Grębocki powraca do gry. Peter uczynił to wcześniej. Detari. Bognar. Wandzik. Dziekanowski. Obok niego Peter. Grębocki. Prusik. Dziekanowski. Prusik, Dziekanowski, Leśniak i rzut rożny. Trzeci rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu dla zespołu polskiego. Tarasiewicz. Distin. Prusik. To piękny strzał Prusika. Z powietrza. Z woleja. Piłka kozłem odbiła się od boiska i wyszła jednak poza bramkę. Jeszcze raz ta sytuacja. Desperacki wybieg bramkarza węgierskiego. Piąstkowanie. Zorientował się szybko Prusik, próbując zaskoczyć bramkarza węgierskiego. Prusik po zejściu z boiska Dankowskiego, którego miejsce zajął Raszkiewicz. Właśnie Prusik gra w tej chwili na pozycji środkowego obrońcy. On jest partnerem Króla. No a Raszkiewicz gra w pierwszej linii, właśnie w tej chwili przy piłce. Sekeres. Bognar. Szalaj. Detari, Szalaj, Nesaros, Toma. Król. Król.
Tarasiewicz. Dziekanowski, Tarasiewicz. Peter. Sekeres. Detari. Detari. Nie ma, proszę Państwa, bramki. A była to jedna z najdogodniejszych sytuacji do zdobycia gola zespołu węgierskiego. Powtarzają się sceny z pierwszej połowy, gdzie to łatwo pokonywali naszą obronę zawodnicy węgierscy, łatwo przedostawali się na przedpole bramki Wandzika. Araszkiewicz. Leśniak! Kilkadziesiąt sekund później nastąpił rewanż. Węgrzy właściwie zrezygnowali już z pogoni za Araszkiewiczem. Nie spodziewali się, że zdoła on z linii końcowej jeszcze zagrać piłkę do tyłu do nadbiegającego partnera, ale Leśniak starał się strzelić z woleja momentalnie z pierwszej piłki. No ale jak to uczynił, Państwo widzieli. Marek Leśniak to król strzelców ligowych. Jeden z najlepszych strzelców także i w tym sezonie. Zawodnik, który ma 23 lata, w reprezentacji niewielki staż, po raz 9 występuje. Jeszcze nie tak dawno, bo w 82 roku zaczynał karierę pierwszoligowego piłkarza. Wcześniej był piłkarzem ręcznym, grał nawet w reprezentacji Polski juniorów, był w szerokiej kadrze. Zupełnie niepilnowany Mesaros. Zwykło się mówić, że piłka nożna jest grą błędów, ale nie takiej ilości błędów, jaką oglądamy tak z jednej, jak i z drugiej strony w dzisiejszym spotkaniu. Zwłaszcza błędów, jeżeli chodzi o grę obronną. Zupełnie zrozumiałe jest, że stawka tego meczu jest zupełnie inna, skoro żadna z tych drużyn nie ma szans na awans do finału Mistrzostw Europy. Strzelał Peter. Tarasiewicz. Dziekanowski. Cisek. Urban. Cisek. Iwan. Peter. Sekeres. Bognar. Dobre zagranie z pierwszej piłki do Sekeresa. Zorientował się Araszkiewicz. Urban. Iwan. Tarasiewicz. Iwan. Araszkiewicz. I Biskup przepuścił piłkę pod rękoma, więc mamy kolejny czwarty rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu dla zespołu polskiego. A oto Jarosław Araszkiewicz. Szalaj. Heredia. Był na mundialu w Meksyku ten zawodnik z numerem 8, Attila Heredia, ale grał tam tylko jedno spotkanie, a ponadto drugi mecz w reprezentacji Węgier rozegrał przeciwko reprezentacji Kataru. Mesaros.
Cisek. Cisek. Prusik. Król. Dziekanowski. Tarasiewicz. No, proszę Państwa, wspaniała bramka Tarasiewicza. Przyznam się szczerze, że już chciałem powiedzieć o tym, że Tarasiewicz nie daje próbek swoich umiejętności strzeleckich. Strzał z dystansu jest jego silną stroną i właśnie w tej chwili podpisał się potężną bombą z odległości ponad 20 metrów pod poprzeczkę i Polska obejmuje prowadzenie 2-1. To trzeci gol w występach w drużynie narodowej Ryszarda Tarasiewicza. Takie bramki rzadko ogląda się na piłkarskich boiskach. W sposób mało sygnalizowany uderzył piłkę Ryszard Tarasiewicz. Uderzył jednak z dużą siłą dokładnie pod poprzeczkę i bramkarz był zupełnie zaskoczony. 2-1 po strzale Tarasiewicza. Mesaros. Dziekanowski. Prusik. Tarasiewicz. Król. Urban. Dziekanowski. Urban. Szybka akcja biało-czerwonych. Dziekanowski. 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 Ale za mocno wypuszczona piłka. Brawa za tę akcję naszego zespołu. Peter. Heredi. Prusik przerwał akcję zespołu węgierskiego. Sekeres, bardzo ruchliwy, szybki, dobrze wyszkolony technicznie. Bognar, Garaba, Heredi, Mesaros, Heredi. No! Przyznam się szczerze, że z trójki napastników węgierskich najbardziej mi się podoba grający z numerem 9 Ferenc Mesaros. Zmienia pozycję, strzela lewą nogą, kiedy znajduje się po przeciwległej stronie boiska, prawą tutaj po prawej stronie. Wandzik. Dobry, daleki, dokładny wyrzut do Araszkiewicza. W ten sposób zaczyna się kontra polskiego zespołu. Araszkiewicz. Na idealnej pozycji jest także Leśniak na polu karnym. Araszkiewicz, Leśniak i Sobacka, gol! Proszę Państwa, akcja godna kamery filmowej. Wszyscy teoretycy futbolu mówią, że akcja zespołu zaczyna się od dokładnego podania bramkarza. I tak było w tym wypadku. Dalekie wyrzucenie piłki do Araszkiewicza, który rozegrał tę akcję wspaniale, wyszedł na pozycję, wyszedł także Marek Leśniak, który w sprinterskim tempie popędził do piłki i do pustej bramki strzelił, a więc Polska prowadzi 3-1 z Węgrami na stadionie Wojska Polskiego. Detari, Mesaros. Mesaros. Mesaros.
Heredi, Mesaros. Faul. Faulowanym był Jan Urban. Faulował Attila Heredi. To jest zawodnik, który w pierwszej połowie upomniany został przez arbitra żółtą kartką. 3-1, no to już jest spora zaliczka bramkowa. Zapowiada się udany rewanż polskiego zespołu. Ale pierwsza połowa takiego powodzenia i sukcesu nie zapowiadała. Przypominam te liczne błędy naszej defensywy. Teraz po zejściu Dankowskiego gra naszej obrony nabrała wyrazu. Na rzecz, że Węgrzy nie atakują już tak pomysłowo jak w pierwszych 45 minutach. Żółta kartka dla Ciska. Detali. Szalaj. Detali. Detali. I proszę Państwa, 3-2. Mesaros zagrał wspaniale głową, ale współautorem gola był Detari, który znakomicie tutaj ograł Ciska, wymanewrował naszych obrońców. Pozostawiony bez opieki Mesaros z odległości 6, może 7 metrów od bramki zmusza do kapitulacji Wandzika. A więc rezultat tego spotkania nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Do zakończenia meczu pozostało jeszcze sporo czasu. Około jeszcze 25 minut. Obydwa zespoły nie myślą specjalnie o obronie, popełniają błędy w grze defensywnej, stawiają na atak i w takim spotkaniu nie trudno jeszcze o następne bramy. Przy takim nastawieniu obydwu drużyn. Sekeres. Król. Tarasiewicz. Cisek. Heredi. Sekeres. I Król. I druga zmiana w zespole polskim. Opuszcza boisko grający dotychczas numerem 4 Cicek. A jego miejsce zajmuje Czesław Jakołczewicz. Zawodnik poznańskiego Lecha nie ma wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o występy w drużynie narodowej, ale grał w reprezentacji młodzieżowej. Uwaga, bo znowu akcja ofensywna Węgrów. Szalaj, Wandzik. I proszę Państwa, szansa dla polskiego zespołu. Przypominam to, co już mówiłem. Bramkę dla Węgrów strzelił Mesaros. To jest ten zawodnik, który znajduje się w tej chwili przy piłce. Mesaros. Disku. Powstrzymał szarżę Iwana. Sekeres.
Bognar. Letari. Heredi zupełnie nieobstawiony. Nie ma tutaj nikogo na pozycji lewego obrońcy. Mesaros. Długo trwa zabawa na naszym polu karnym. Stanowczo za długo. Nareszcie ktoś zlitował się nad Wandzikiem i kibicami i wybił piłkę. Garaba. Peter. Bognar. Szalaj. Szalaj. Leśniak i Heredi. Araszkiewicz, Iwan, Grębocki, Dziekanowski. Aut dla Polski. Mesaros. Z jego strony grozi największe niebezpieczeństwo bramce Wandzika. Jakołcewicz, Bognar, Mesaros. Mesaros, obok niego Król. I rzut rożny dla drużyny węgierskiej. Detari. I na spalonym szale. Jakołcewicz. Prusik. Krębocki. Ma naprzeciw siebie Petera. Araszkiewicz. Araszkiewicz. I Garaba wybija piłkę na aut. Faul Grębockiego. A tym faulowanym zawodnikiem jest Mesaros. Detari. Sekeres. Król. Prusik. Jakołcewicz. Urban. Wychodzi na pozycję lewoskrzydłowego Tarasiewicz. Urban zwolnił tempo akcji. Powrócili Węgrzy pod własne pole karne. Araszkiewicz. Grębocki. Araszkiewicz. Iwan. Jakołcewicz.
Iwan. Urban. Bognar. Mesaros. Nie zorientował się Król. Błąd Króla. Mesaros i proszę Państwa, Kupek chroni nas od utraty bramki. Duże szczęście mają nasi reprezentanci. Nie ma spalonego, jest jednak spalony. Chociaż dyskutowałbym tu z arbitrami tureckimi. W momencie podania akurat na linii naszego punktu sprawozdawczego znajdował się Leśniak i obrońca węgierski. Uważam, że tutaj chyba interwencja sędziego była niepotrzebna. Toma. Toma jest jedynym zawodnikiem Peczu, który trenuje Józef Garami. Grał dopiero jeden mecz w reprezentacji narodowej Węgier ze Szkocją, tam zadebiutował. Tylko debiutował jego klubowy trener, a zarazem szkoleniowy z reprezentacji Józef Garami. Teraz rozgrywa drugie spotkanie. Heredi. Iwan. Grębocki. Król. Dosyć ociężale dzisiaj grający, mało zwrotny. Widzieli Państwo tę sytuację sprzed chwili, kiedy to Mesaros o mało co nie doprowadził do wyrównania. Tarasiewicz. Iwan. Leśniak. I Szalaj. Prusik. Jakołczewicz. Rzekanowski. Szuka luki. Nie znalazł. Peter. Zupełnie nieobstawiony Mesaros. Zagranie ręką i rzut wolny. Odległość od bramki spora, ale Peter to specjalista od stałych fragmentów gry. On i Detari. Ta dwójka ustawia się przy piłce. Detari. Opanował piłkę Wandzik. Do zakończenia spotkania pozostało jeszcze około 15 minut. Polska prowadzi z Węgrami na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie 3-2. Mecz eliminacyjny Mistrzostw Europy. Leśniak. Nic nie było, pokazuje turecki arbiter. Ture. Heredi. Szalaj. Mesaros. Nie, Jakołczewicz tutaj dobrze broni dostępu do naszej bramki. Iwan. Grębowski. Nie, to jest Araszkiewicz. Wysokość pola karnego. Tu jest Leśniak. Dziekanowski. Iwan. Na spalonym Urban. Utyka Leśniak, podchodzi do bocznej linii boiska, opatrywany przez doktora Libicha, tymczasem gra toczy się dalej. Detari. Bognar. Kowacz. Sekereś. Jakołczewicz. Dziekanowski. Okazja do kontrataku. Czwórka Polaków na połowie zespołu węgierskiego. Iwan. Araszkiewicz. Iwan.
zachęca partnerów z linii obronnej do współpracy w akcji ofensywnej. Prusik w zupełnie innej roli niż w pierwszej połowie. Po opuszczeniu boiska przez Dankowskiego zajmuje pozycję środkowego obrońcy wysuniętego. Król jest tym ostatnim. Urban. Iwan. Jakołczewicz. Król. Jakołczewicz. Atakowany przez Bognara. Grębocki. Dziekanowski. Iwan. Grębocki. Dekari. Peter. Mesaros. Kowacz. Dziekanowski. Nadal Dziekanowski przy piłce, zagranie do Leśniaka. Leśniak, linia pola karnego blisko. Nieprawidłowo zablokowany Leśniak. Uniesiona ręka sędziego do góry, ale to wszystko działo się w obrębie pola karnego. Tak, będzie rzut wolny pośredni. A jednak piłka poza linią pola karnego, ale rzut wolny pośredni jest. Uniesiona ręka sędziego głównego. Dziekanowski, Tarasiewicz i Urban i Iwan. Aż czterech polskich piłkarzy w sąsiedztwie piłki. Tarasiewicz z takiej ustawianej piłki, ale niedokładnie. Wprost przeciwnika. Urban. Prusik. Do Grębockiego. Leśniak. Kowacz. Kowacz. Dekari. Piątka Węgrów w ataku na bramkę Wandzika. Nie ma spalonego Heredi. I rzut rożny. Wynik tego spotkania ciągle jest niepewny. Polska prowadzi z Węgrami 3-2, ale Węgrzy nie rezygnują z wyrównania. I zmiana w zespole węgierskim. Opuszcza boisko grający z numerem 7 Bognar i z numerem 11 Sekeres, a w miejsce wejdą na boisko Józef Tito z numerem 13 i Georgi Handel z numerem 14. Georgi Handel to zawodnik 28-letni, ten z numerem 14, debiutant w drużynie narodowej Węgier, gra w zespole ligowym Raba Eto. A Józef Fitos z Honvedu ma na tym koncie 2 występy w drużynie narodowej. Araszkiewicz, Leśniak, szybka para naszych napastników, ataku na bramkę Distla. Araszkiewicz, Leśniak i... Leśniak nie ma ramy. Jeszcze raz ta akcja w ujęciu z kamery zza bramki. Leśniak mierzył w okienko bramki Distla. Czuł na sobie oddech rywala, obrońcy, którego z trudem minął. Pospieszył się ze strzałem i nie wykorzystał wspaniałej okazji. Nadal prowadzimy 3-2. Król. Prusik. Dziekanowski. Grębocki.
8 minut pozostało do zakończenia spotkania. Faulowany Grębocki. Trwają dyskusje z arbitrem. Skutki tego starcia Grębockiego z rywalem są poważniejsze. No a trener Józef Garami zdecydował się na zagranie takie dosyć pokerowe. Wycofał z gry bardzo pracowitego Sekeresza, lewoskrzydłowego, który pracował na całej długości, szerokości boiska. Wycofał z gry także Bognara, strzelca pierwszej bramki dla drużyny węgierskiej. Ofensywnie grającego pomocnika wprowadził do gry debiutanta i piłkarza mającego niewielki staż. Ale podkreślam raz jeszcze, że niektórzy nazywają to spotkanie meczem o przysłowiową pietruszkę, chociaż inni twierdzą, że jest to mecz o prestiż. Z Węgrami nie grało nam się nigdy najlepiej. Oni są naszymi nauczycielami. Właśnie Polska pierwsze spotkanie międzypaństwowe w historii polskiego futbolu rozegrała z reprezentacją tego kraju. 20 razy polski zespół przegrywał z Węgrami, a tylko 5-krotnie wygrywał. Jakołcewicz. Fitosz. Garaba. Peter. Fitosz. Prusik. Fitosz. Prusik. Araszkiewicz. Tarasiewicz. Tarasiewicz na spalonym Leśniak. Heredi. Prusik. Urban. Dziekanowski. Iwan. Trafił sędziego. Dziekanowski. Minął z wodem obrońcę węgierskiego, ładnie dośrodkował i... Araszkiewicz. Jakołcewicz. Gdyby partnerzy przewidzieli, że piłka będzie, potrzebuje w tym kierunku. Pomógł sobie Iwan ręką. Fitosz.
Leśniak. Szalaj faulował Leśniak. Około 2 minut do zakończenia spotkania. Nadal prowadzimy z Węgrami na stadionie w Warszawie 3-2. Dziekanowski, piłka odbija się od któregoś jeszcze z zawodników węgierskich. Ale Biski nie dał się zaskoczyć. Detari. Peter. Detari. Paul Prusika. Detari. No i Wandzik miał kłopoty pomimo tego, że Detari strzelał tak dużej odległości. Detari. Araszkiewicz, okazja do kontrataku. Ostatnia minuta spotkania, Iwan. Araszkiewicz. Gdyby zagrał Araszkiewicz dokładniej, Leśniak byłby w dogodnej sytuacji strzeleckiej. Fitos, Garaba, Iwan, Handel, Detari. W meczu w Budapeszcie na wiosnę w tym roku zdobył 2 bramki. Peter, Peter, Iwan. Nie ulega wątpliwości, że Wandzik jest jednym z najlepszych piłkarzy polskiego zespołu. W wielu wypadkach pewnie interweniuje, a tu obrazek, który świadczy o wielkim wysiłku, jaki włożył w to spotkanie doświadczony Andrzej Iwan. Łapią go skurcze. Stąd ta przerwa w grze i pomoc partnera. Arbiter turecki przerwał spotkanie. I wznowi grę rzutem sędziowskim. Nasza drużyna, przygotowując się do tego meczu, wygrała z NRD. Zwyciężyła także Rumunię. No i proszę Państwa, kolejne trzecie zwycięstwo pod opieką trenera Wojciecha Łazarka. Tym razem 3-2 nad zespołem węgierskim. Zwycięstwo, zważywszy, że w historii pojedynków polsko-węgierskich mieliśmy tych wygranych tylko 5, musi cieszyć. Gorzej troszeczkę, jeżeli popatrzymy na styl, w jakim to zwycięstwo zostało odniesione i konsekwencje, jakie przyniesie nam ta wygrana. Niespecjalnie awansujemy w rywalizacji o awans do finałów europejskich Mistrzostw Europy. Nasza drużyna, zwłaszcza w pierwszej połowie, popełniała sporo błędów w obronie. Wówczas zespół węgierski był drużyną lepszą, groźniejszą, stworzył więcej sytuacji strzeleckich. Druga połowa to lepsza postawa biało-czerwonych. Wejście Araszkiewicza ożywiło poczynania ofensywne naszego zespołu, który zagrał bardzo skutecznie. Piękna bomba Tarasiewicza, potem ta akcja Araszkiewicz-Leśniak i trzecia bramka, ale błędów nie uniknęliśmy. Nadal popełniała nasza obrona błędy, straciliśmy tylko jednak drugą bramkę. A więc w sumie zwycięstwo zasłużone, które przedłuża zwycięską pasję biało-czerwonych. Najpierw w spotkaniach towarzyskich, teraz w eliminacjach Mistrzostw Europy. Te wszystkie spotkania mają służyć przygotowaniom polskiego zespołu do eliminacji Mistrzostw Świata. Myślę, że wnioski
z tej lekcji, z pojedynku z Węgrami na Stadionie Warszawskim zostaną wyciągnięte. Oto jak wygląda tabela grupy piątej po tym spotkaniu. Polska awansowała na trzecie miejsce, ma 6 punktów. 6 punktów także nasi zawodnicy stracili. Prowadzą Grecy z 9 punktami i Holendrzy z 8 punktami. Mówię, że musiały być wyjątkowo sprzyjające okoliczności, aby Polska awansowała. Musi wygrać wszystkie swoje następne mecze, a więc i z Holandią i z Cyprem. No a ponadto Cypr musi między innymi wygrać z Holandią na wyjeździe, a więc w samej Holandii, co wydaje się rzeczą nieprawdopodobną. I to wszystko ze stadionu Wojska Polskiego w Warszawie. Mówił Andrzej Zydorowicz. Dziękuję Państwu za uwagę.